Siema, jestem Izena, a to jest Wiedźmin 1. W poprzednim odcinku spotkałem Berengara, który rozpala ognisko, a będziemy robić grilla, także będzie fajnie. I ogólnie dostałem taką nową misję poboczną, ścieżki przeznaczenia. Berengar chyba zrozumiał, że nie odpuszczę. Umówiliśmy się na rozmowę przy ognisku na zewnątrz. I przy okazji chciałbym go wypytać o jakąś taką dziwną zbroję. Dostałem chyba kawałek gdzieś. Proszę bardzo, fragment zbroi wykonanej z nietypowego stopu metali wygląda na bardzo stary. Berengarze? Teraz możemy porozmawiać. Mam wiele pytań, ale może zacznę od początku. Opowiedz mi, co łączy cię z Salamandrą. Niech stracę. Cóż, historia jest prosta. Nigdy nie byłem bohaterem. Znaleźli mnie jakiś czas temu i magister złożył mi propozycję nie do odrzucenia. Rozumiesz? Pomagasz nam, albo podamy ci twoje własne jajka do zjedzenia. Nienawidziłem ich, bo przypominali mi was, Wiedźminów. Też nie dali mi wyboru. Stałem się wyrzutkiem w dwójnasób. Najpierw Wiedźmini poddali mnie mutacjom, potem magister zrobił ze mnie przestępcę. W każdym razie uciekłem przy pierwszej okazji. Nie wyciągnęli ze mnie żadnych cennych informacji. Nie kupili mnie. I tak dotarłem tutaj. Aha. Wytknąłeś mi lukę w obronie. Wytknąłeś mi lukę w obronie? Tak. Odsłaniasz pachwiny. Dziecko to zauważy. Wiem nawet dlaczego. Dlaczego? Pół piruet wymaga dwóch sprawnych nóg. Miałeś pogruchotaną nogę. Nie mylę się. Możliwe. Tak to już jest. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Ja nie wiem, kto to co będzie gdzieś ginął. Wspomniałeś o jakiejś zbroi. Wspomniałeś o jakiejś zbroi. Nie znasz tej legendy? A myślałem, że każdy mały wiedźminek o niej słyszał. Opowiedz. Legenda jak to legenda. Mówi o wielkim wojowniku i jego czynach. Nudniejsza niż ballada Jaskra o tobie, a to rzadkość. Ale to jedyny przekaz, z którego można się dowiedzieć o zbroi owego wojaka. A to już jest bardzo ciekawe. Bohater, mimo że nosił pancerz, korzystał z wiedźmińskich technik walki. Czy był wiedźminem? Nie wiadomo. Brzmi ciekawie. Kruk, bo taki nadano mu przydomek, był związany z gnomimi wynalazcami. Gnomy, jak wiesz, przewyższają wiedzą techniczną nawet krasnoludy. W tajnych pracowniach pod górą Karbon powstała zbroja wytrzymała i lekka zarazem. Zbroja w sam raz dla wiedźmina. Legendarna zbroja. Chyba zabawię się w poszukiwacza skarbów. Ja szukam jej już od dawna. Podejrzewam, że Kruk został w niej pochowany, dlatego włóczy się po cmentarzach i kryptach. Znasz kogoś, kto mógłby powiedzieć więcej o samym pancerzu? Miejscowy kowal jest wynalazcą, zna tę legendę. Jest też elfizdobmistrz. Pogadaj z nimi, powinni coś wiedzieć. Tak zrobię. Tak? Podobno podjąłeś się rozwiązania konfliktu między ludźmi i Vodianoi. Co? Wysłali cię, żebyś odebrał mi kontrakt? Weź go sobie, nie mam nic przeciwko. Jaki kontrakt? Na pogodzenie ludzi i Vodianoi. Obie strony przyszły do mnie z prośbą o pomoc. Ja jednak nie zamierzam tego robić. A tobie będzie pasowało jak ulał do legendy o dobrym wiedźminie. Masz jakiś kompleks na moim punkcie? Nie pochlebiaj sobie. Już ci mówiłem, że gardzę takimi jak ty. Jakoś to przeżyję. Wracając do tematu. Moim zdaniem trzeba przetrzebić jedną ze stron i będzie spokój. No i zdecydowanie coś ma do Geralta. Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Vodianoi? Chyba widziałem go tam na początku. Koło tej całej, jak ona się nazywała? Nadjady? Tej dryady. Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Vodianoi? Zazwyczaj siedzi przy ołtarzu Pani Jeziora na brzegu. Czasami wyznawcy Dagona przeganiają go stamtąd, ale zawsze wraca. Rozumiem. Tak? W sumie to nie. Bywaj. Bywaj. Albo się zmywaj. No ale pogadałem z nim, powinienem zająć się innymi sprawami do czasu, aż Berengar stanie się bardziej wylewny. Bardziej dostanie wylewu. Berengar poradził, żebym porozmawiał z kowalem. Jasne, spoko. Powinienem porozmawiać z Julianem i kapłanem Vodianoi. Dobra, powolutku, groch. Hej, uspokój się, okej? Chryste Panie.
Po pierwsze, to ja mam zlecenie na skolopendromorfy i zlecenie na Alpy. Berengar poradził, żebym porozmawiał z Kowalem i Elfim Rzemieślnikiem na temat zbroi Kruka. No to przy okazji też sobie właśnie popytam się o tę zbroję. Powinienem zająć się innymi sprawami. Dobra, no to skolopendromorfy muszę zanieść do Elfiego Rzemieślnika po nagrodę. Mogę zgłosić się do Sołtysa. O, przy okazji, to jak pójdę zanieść zlecenie na Alpy, to przy okazji pogadam o tej całej zbroi z Kowalem. No to najpierw idziemy sobie do elfów. Elfi rzemieślniku? Kedmil Vadgern. Witaj. Kim jesteś? W czasie wojennej zawieruchy niewielu zwraca uwagę na piękno i harmonię. Ja dbam o to, aby ich nie zabrakło. Tworzę przedmioty wedle życzenia klienta. Jesteś rzemieślnikiem? Rzemieślnik wyrabia przedmioty wyłącznie użytkowe. Piękno moich dzieł poruszy nawet umarłego. No właśnie. Przecież też z nim mogę pogadać o tej zbroi. No dobra, szukam informacji o zbroi Kruka. Szukam informacji o zbroi Kruka. Legendarna wiedźmińska zbroja. Mogę ci powiedzieć o jej unikalnych właściwościach magicznych. Słucham. Powstała w gnomich pracowniach, ale wykończeniem zajmowały się elfy. Zbroja Kruka to dzieło mistrza pieśni, Tien Saila. Pracował przez 12 dni bez przerwy, a każdemu ruchowi jego rylca towarzyszyła pieśń mocy. Legenda mówi, że w trakcie walki pancerz śpiewał dla Kruka pieśni o zwycięstwie. Dodawał pewności. Uspokajał. Dzięki za informację. Wiesz może, czy są jakieś zapiski dotyczące tych pieśni? Poszukaj w kryptach. Musisz znaleźć grobowiec elfiego mistrza pieśni. Gdzieś w okolicach sarkofagu powinny znajdować się przedmioty związane z życiem zmarłego. Czy ja słyszę waleczną muzykę w tle? Może mi się wydaje. Widzę tu więcej elfów. Tak. Uciekliśmy z Wyzimy. W jaskini są ranni i chorzy. Jeśli chcesz, możesz porozmawiać z naszą przewodniczką, Toruwiel. Nie macie problemów z ludźmi mieszkającymi w okolicy? To kraina Pani Jeziora. My, Ensith, wyczuwamy takie rzeczy. Aura Pani Jeziora uczyniła ludzi lepszymi. Jesteśmy tutaj bezpieczni. Chociaż słyszałem o konflikcie z Wodianoj. Kim jest Pani Jeziora? No przecież wiem, kim jest Pani Jeziora w Geralt. Bywaj. Chcę od skolopendromorfy. Wracaj tutaj, draniu. Tak? No zobaczymy, czy tak. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie pancerze skolopendromorfów? Nie, tak tylko mówię po prostu, że przyszedłem w sprawie zlecenia i zaraz sobie pójdę. No halo, szpiczasto uszy, pomyśl. Tak, oto one. Tak, oto one. Nareszcie będę mógł kontynuować moje dzieło. Weź ten mieszek w podzięce za twój trud. Nie ma sprawy. Auch, Chryste Panie! Kapłan, skąd oni się tutaj wzięli? I tak po prostu mnie klepią po rozmowie i tak czekali za mną. Za mną se stali i mnie chcieli sklepać. Chryste Panie, serio? O mój Boże, no ład, co na imię ogłuszyli? No jeszcze dostaję plaskacze od nich, no przecież chyba mnie nie powalą, kurde. Ła, dobra, ja pierdzielę, spokojnie, Jesus. Mam ostatnio miał skółkę, będę musiał sobie powyrabiać. Co ty robisz? Mam tutaj tego? Puszczyk mam. No więcej was matka nie miała. Co to ma po prostu być? Dawaj, klep ich, Geralt, dawaj. Oh yeah. Dobra, jeden już leży, to przynajmniej tyle. Chyba, że po prostu leży. Okej, okay, ładuj. Szybko. No i wstaje, kury narąbany. Cholera jasna, gień. Podciąłem mu łydki i gościu leży. Awaj, traw, że ich wiem, że potrzebujesz więcej tutaj przeciwników, ale musi ci wystarczyć. O, za szybko, oczywiście. Nie widziałem nawet, gdzie moja postać stoi, więc tak się będę tłumaczył, że nie ogarnąłem za bardzo, jak nawalać się stylem grupowym przez chwilę. Chodź. Bum i po jajach. Zawsze działa. Wow, dobra, dobra. Kurde. Bum. A i co, podpaliłem cię, frajerze, wiesz co? Chodź tutaj, chodź. Przecież szybkim atakiem, o kurde, dobra. Odpuść stary, odklepuję na matę. Żartowałem. No nareszcie możemy walczyć jak jeden z równy z równym. Mogę trafić go w jakikolwiek sposób? Masz! To przed podpaleniem też zrobisz unik? Nawet się nie waż. Ty gnojku! Dawaj, trzeci atak zwycięstwa. Woohoo! No i tak to się walczy, proszę bardzo. Kiedyś pracowałem w cyrku.
Łuski Wodolorior, super, zarąbiście. Ja mam ich, kurde, pogodzić, a oni mnie nienawidzą. A elfy tutaj stoją jak gdyby nigdy nic. Aha. Nie, dzień dobry, proszę pani. Kedmil, Gwynblade. Przyniosłem ci coś do jedzenia. Co takiego? Do jedzenia? Mam coś? O, na przykład mięso wiwerny? Nie potrzebuję twojej jałmużny. Daj spokój, wiem, że potrzebujecie jedzenia. Chciałem pomóc. Pomóc? Chcesz okazać swoją wyższość. Rzucasz mi pod nogi kawałki żarcia, jakbym była jakąś dzikuską. Dobrze wiesz, że nie mamy pieniędzy. Ale to nie powód, żebyś się wywyższał, człowieku. Nie traktuję cię z wyższością. Sam nieraz głodowałem. I zdarzało się, że pomagali mi ludzie, po których bym się tego nie spodziewał. Nie potrzebuję twojej litości. Zaraza. Wy, elfy, nigdy się nie zmienicie. Nawet teraz zadzieracie nosa. Ignorując oczywisty fakt, że głodny łachmaniarz nikomu nie zaimponuje wyniosłością i jest po prostu śmieszny. A więc przyszedłeś się pośmiać? Obejrzeć dziwowisko? Wiesz co? Teraz dopiero jestem zły. Ty mówisz o złości? Ty? Ty? Mam ochotę skopać cię tak, żebyś popamiętał! Ty! Cicho już. Chodź do mnie. No i proszę bardzo. Chwila uspokojenia, relaks, fale Dunaju i jakiegoś tam innego. Czemu tu gnuśniejemy? Aj, Boże, to była dziwna sytuacja. Ale wiedziałem, że tutaj coś takiego można zrobić. Proszę bardzo. 300 IQ! No i teraz jestem zregenerowany. Dobra, wracam do miasta, oddaję tego, to zlecenie na Alpy. Muszę odnaleźć zapiski elfiego mistrza, powinienem przeszukać krypty, spoko. Powinienem zająć się, dobra, zlecenie na Alpy, idę to oddać. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. A prawda, prawda, ogłoszenie. Co tam dla mnie macie? Nie wiesz? 5 zębów Alpa, tak stało w ogłoszeniu. 5 zębów Alpa. Tak stało w ogłoszeniu. Ależ one paskudnie wyglądają. Proszę, oto obiecane złoto, Mosterdzieju. No i co tam? Mogę coś jeszcze z nim ten ogarnąć? Czekaj, dziadku. Most? Tak, most. Mieszkają tu jacyś nieludzie. Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana w Wodianoi? Ja wiem, gdzie go mogę znaleźć, ale zapytam się już, jak już tutaj jestem. Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Wodianoi? Zazwyczaj siedzi przy ołtarzu pani jeziora na brzegu. Czasem... A, rozumiem. Rozumiem, to samo powiedział, co poprzednio. A, ale się dowiedziałem czegoś nowego. Ha, okej. Okay. Z tego samego dowiedziałem się gdzie indziej, ale to nieważne. No dobra, jak to mniej więcej teraz wygląda? Dobra, o co chodzi z tą krową? Mogę z nią pogadać? Cześć. Przyjrzyjcie się dobrze, panie Wiedźmin. Takie krowy jak nasza więcej nie obaczycie. Rzeczywiście imponująca. Widzicie tę lśniącą sierść? Ten ogon? Te wymiona? Mhm. Chcemy ją pokryć bykiem czempionym z bykowiska. To będzie dopiero hodowla znana jak świat długi i szeroki. Nie wątpię. Ach, to nasza kochana pieszczoszka. Jaka ona śliczna. Bywaj. Okej. Okay. Dobra, widzę, że mam nowy poziom ogólnie. Wziąłbym sobie styl srebrny. Dałbym O. I teraz... powalenie, obrażenia. Czy może jednak coś tutaj w stalowy? Bo widzę, że tutaj stalowy silny jest bardzo zaniedbany. Może obrażenia? Ten grupowy jest fajny, bo jak walczę z wieloma przeciwnikami, no to się przydaje. Dobra, niech będzie młyniec. Bo dam sobie stalowy silny. Działa tylko wtedy, gdy Geralt ma mniej niż 15% żywotności. Szał bojowy plus 40 obrażenia i tutaj plus 50 obrażeń. Gdy Geralt ma mniej niż 15% żywotności, a niech będzie. Dobra, wytworzę sobie ten biały miód dla tego piekarza, który coś tam chciał, to, nie wiem, specjalny składnik chyba. Dobra, piekarzu, mam dla ciebie coś fajnego. Czym mogę pomóc? Proszę bardzo, gdzie ja to mam? Biały miód. Biały miód! Niesamowite! Teraz będę mógł wypróbować mój tajemny przepis! Czy... Bierz cukrową laleczkę i znikaj, póki się nie rozmyślę! Słucham? Co żeś mi dał za to...
Co to za gówno? Gdy zostaje zjedzona, jak ci zaraz przyfasolę? Dobra, bierzemy się za misje poboczne. Murarz Harn poprosił mnie o pomoc. Jakiejś złośliwej istoty niszczą most, który buduje. Muszę udać się do guślarki i zapytać o sposób na skrzaty. Poznałem już Celinę, ale jakby tak poznać jeszcze Alinę? Aha. Dzień dobry. Witaj. Jestem Geralt, Wiedźmin. Słyszałam piękną balladę miłosną o Wiedźminie, pióra mistrza Jaskra. Cieszę się niezmiernie. Wiedźmini to tacy rycerze walczący ze złem i niegodziwością ukrytą w mroku. Czekaj, czy to jest Alwin? Co on pije za flachę? O czym ty mówiłaś? Niezupełnie. Mistrz Jaskier opisał mój fach pięknie i zarazem realistycznie. Mistrz Jaskier opisał mój fach pięknie i zarazem realistycznie. Och, to było takie romantyczne. Kochankowie połączeni przeznaczeniem, którzy nie mogą się odnaleźć. Piękne. Zaiste romantyczne. Niebawem wychodzę za mąż. Co cię do mnie sprowadza? To ty opiekujesz się Alwinem? Tak. To cudowne dziecko. Ma takie duże oczy, takie piękne, takie romantyczne. Mhm. Niestety mój przyszły mąż nie chce go przygarnąć. Jest taki racjonalny. Blech. Rozumiem. Chciałbym porozmawiać z chłopcem. Nie mam nic przeciwko. Zazwyczaj bawi się w wiosce lub pomaga mi w domu. Bywaj. Albo pije flaszkę. Jeśli zajrzysz do karczmy, mógłbyś zerknąć, czy moja siostra Celina nie mąci w głowie mojemu narzeczonemu? Twój narzeczony przesiaduje w karczmie? W czym rzecz? Jest bardzo zdenerwowany. Nie chce ze mną rozmawiać. Wiesz, pokłóciliśmy się trochę o Alwina. Nie za wcześnie na kłótnie? Chce mieć ze mną własne dzieci. Twierdzi, że powinniśmy oddać Alwina do świątyni Melitele lub na Wiedźmina. Znajdziesz go w karczmie. Nazywa się Julian. Ciekawe. Wiem, kojarzę. Co on w niej widzi? Ja myślałem, że będę mógł jakiś poromansować. Ale to tylko jej siostra była taka chętna. No okej, dobra, spokojnie. Alwin sobie poczeka, to jest główna misja, nie chcę jej teraz ruszać. Bo nie wiem, co się wydarzy, może okaże się, że nie wiem. Coś takiego, że będę musiał uciekać z tego miejsca. Na razie nie chcę tej łazi i piję flaszkę. W sensie, to jest jak nic, jakiś miód z uszu. W sensie... Dziwny jesteś. Witaj, panie. Me imię brzmi Adam. Me Geralt. Staram się napisać wiersz miłosny dla mej ukochanej Aliny. Zapytaj Jaskra, to poeta. Ponoć dobry. Powiedział, że miłość będzie moim natchnieniem, bo on jest teraz zajęty wykonywaniem manewru mylącego. Manewru? Uderzył w zaloty do młynareczki, by wzbudzić zazdrość panny Arleny. Jest bardzo przebiegły. Jak lis. Mam do ciebie pytanie. Tak? O czym jest twój wiersz? O czym jest twój wiersz? Twe ręce tak smukłe, twe krągłości wypukłe, dzień cały i noc całą głowę mą nachodzą od miłości obolałą. Wystarczy, bo i mnie rozboli głowa. Tak? Oby już nie. Czy w okolicy są jakieś elfy? Nie no, co za pytanie jest, Geralt, serio? Kochasz się w Alinie? Przecież ona wychodzi za mąż, stary, ogarnij się. Kochasz się w Alinie? Przecież ona wychodzi za mąż. Kocham ją sekretnie, więc bądź dyskretny. A małżeństwo nie jest przeszkodą dla prawdziwej miłości. Bywaj. Skoro ja jestem obcy i mi to mówisz, to założę się, że już wszyscy wiedzą. Powinienem iść do karczmy i porozmawiać z Jaskrem. Idę najpierw do tego. Do tej całej guślarki. Okej, Julian z Celina? Aha. Co się tu dzieje? Baby, no dokładnie. Dzień dobry, Wiedźminie. Witaj. Wyglądasz na smutną. Coś się stało? Moja siostra wychodzi za mąż za mężczyznę, którego nawet specjalnie nie lubi. Nie mam się w co ubrać na wesele, bo pan ojciec wydał wszystkie oszczędności na posag ukochanej córeczki. A do tego jest gorąco jak w piekle i wszyscy są jacyś nerwowi. Poza tym wszystko w porządku. Rzeczywiście nie brzmi to najlepiej. Mogę zadać pytanie? Tak. Chciałbym porozmawiać. Jestem w złym humorze i nie mam ochoty na pogaduszki. No to nie, spadaj na drzewo.
Powinienem wrócić do Aliny i opowiedzieć jej o sytuacji. Najpierw idę do karczmy, muszę sobie porobić parę miksturek, potem pogadać z guślarką i potem się zobaczy. Witam, guślarko, mam sprawę. Czego chcecie? Babciu, przysłał mnie murarz Harn. Babciu, przysłał mnie murarz Harn. Czego, dziadu? Bądź miły, bo cię w ropuchę zamienię. Nie chciałem panią urazić. Mogę o coś zapytać? No pytaj, nie dziamgocz pod nosem. Harn ma problem ze skrzatami. Nocą niszczą części mostu, które naprawia za dnia. Bo głupi ten chłop, głupi jak but. Bo skrzaty obłagać trza. Podarek im zanieść, to się może udobruchają. Jaki podarek? No, teraz to sprawa poważna jest. Obraziły się pewnie psie juchy. Widzi mi się, że musisz skarb ich odzyskać. Skarb? W krypcie na polach żyje inne plemię skrzatów. Złych i złośliwych nad wyraz. Owe plemię skradło naszym ich największy skarb. Uprząż na kota. Uprząż na kota? A no tak. Albowiem skrzaty na kotach jeżdżą tak jak ludzie na koniach. Musisz do owej krypty pójść i uprząż przynieść. Potem powiem ci, co robić dalej. Gdzie ją znajdę? Najpewniej trzymają ją w kapliczce jako dar dla bogów. Wygląda jak miniaturowa rzeźba świątka, podobna do tych, co je na rozstajach dróg stawiają. Skąd to wszystko wiesz? Długo żyję, to i dużo wiem. Jejku. No dobra, z tymi skrzatami, no to faktycznie dziwne. Powinienem zabrać skrzatą w krypcie uprząż. No dobra, to idziemy do tej krypty. Na pole! Jeszcze dalej! Powinienem wrócić do Aliny i opowiedzieć jej o sytuacji. Alina sobie poczeka. Drobne utrapienia. Gdzie to się znajduje? Tutaj, dobra, to wyłazimy stąd. Aha. Coś tu mamy. Kryptę, tak? Wygląda jak wejście do kibla. No to wbijamy do środka. W środku chyba się kryje ten cały boss, ale nie jestem pewien. O kurde, cmentar! Hua! Podpaliłem cię, frajerze, ale żeś przeogromny jest. Gościu jest wielkości kurde trola, ale paskudny. Masz, dobrze sobie działałem tego. Hua! Leży. Dobrze sobie na ten na trupojady olej założyłem. Jezus, jakie wielkie bydle. Żuchwa cmentara, no i proszę bardzo, no i to jest to. Chciałem powiedzieć żuchwa cmentarza, ale by to miało tyle sensu, co nic. Alpy, proszę. Co to jest? Alp, dobra, już myślałem, że nie wiadomo kto. Kurde, dobra, spokojnie, Jesus Christ, powolutku. Dawaj. Okej, no i to jest to. I teraz uwaga, dwójeczka wlatuje normalnie jak na klopie. I teraz trójeczka. No i kto tam przeżył, to przeżył, zaraz zginie. Dawaj, leją, nawet i tym grupowym. A jak nie, to cyk. Oj, co się stało? Ha? Umarłaś? Ojejku. No to już nie powstaniesz, bo to nie jest power raid. Mam iść niby tutaj, ale ja se pójdę tutaj. Kto tu jest? Sala. Kurde! Algul. Chryste, panie, wystraszyłem się, jakby to był, nie wiem, jakiś Kargul i Pawlak. O kurde. Jest jakiś cmentar, no to trochę może być niewygodnie. A to cyk. Bum, podpalaj, tylko że podpalasz akurat takiego dosyć frajerskiego frajera. A to już mniejsza. Dobra, dobijaj go! Dobijaj go, Geralt. O tak, właśnie tak. A ty co? Boom! Do budy, raz. No i gleba, ale to jest wielkie bydle. Nawet nie sądziłem, że aż takie. Ja pierdziele, jestem w szoku. Ja już grałem w Wiedźmina 1, ale nie pamiętam, żeby cmentary były takie ogromne. Wow. Oho, mamy bossa, proszę państwa, mamy bossa. Za Polskę i tyle. Widzę, Utreus, czy jakoś on się tak nazywa? O kurde. O holalala, wow, co to ma być? Uwaga, dobra. Czy ja się biję ze wszystkimi? Dobra, ze wszystkimi, ale tutaj nie ma tego bossa, to jest zawsze coś. No dobra, widzę, że jest strzeżony przez frajerów. No to zginą jak frajerzy, nie? Wszyscy leżą? O nie, ten tutaj nie leży, więc czas go dobić. Ale tak pozostaje, to leżą, dobra. Słuchaj, nie podskakaj. Boom. I zaraz dostaniesz kudę strzała i się skończy. Proszę bardzo, leżeć. Patrz! Boom! Aha, myślałem, że cię po prostu wywalę tak na amento. Boom! No kurde! Czemu żem cię nie obezwładnił, he?
Kop w jaja zawsze działa. Mój ulubiony tekst. Mamy walkę z bossem. Boom! Oj, co się dzieje? Ha. A tutaj zaraz zostawię strzała. Uwaga, dawaj, nie pozwól mu złożyć jaj. Dobra, jest tak samo wielki jak inni, więc powiem szczerze, nie, mógłbym mieć jakiś super płaszcz czy coś. Wyglądałby, jakoś lepiej. Ale dobra, przynajmniej tyle, stary, że zgarnę po ciebie jakąś głowę, nie? Bo jesteś dosyć frajerem. Frajerskim frajerem. No i leży, no i proszę bardzo. O, żuchwa cmentara, czyli jednak wypuścił to. Głowa cmentara, dawaj wszystko, mam miejsce, to bierę. No i to jest ostatni potwór w czwartym akcie, jeśli dobrze kojarzę, do upolowania. Biedny, to był Maciek. On był bardzo dobrym wieśniakiem, no ale był idiotą przy okazji i poszedł do krypty, żeby go gule wpierdyliły. Muszę znaleźć trofeum Sołtysowi i odebrać nagrodę. Spokojnie, dobra. Czas odzyskać te uprząż, nie? Tych skrzatów. Wow! Co to było? O kurde! To jest ten cały Fleder Fryer, który zaraz dostanie strzała i po nim... Boom! Podpalenie siadło, a to oznacza, że ty teraz zaraz siądziesz na amen. Haha! Boom! Bąk! Aha. Mamy Algula. Ale jeden Algul wiosny nie czyni, ale czyni na pewno jedno. Ginie. Co jest grane? Słyszę takie... Oj! Ej, rasu był zasłony. O kurde, małe gnojki są. Dobra, jak wezmę to, co mnie zaatakują? O kurde, na pewno mnie Garkain zaatakuje. O, z tym to kolegą jeszcze nie walczyłem. No dobra, to trzeba go po prostu elegancko zmiażdżyć. Boom. O, co się dzieje, kolego? Czy Garkain to nie jest wampir? Chyba tak mi się właśnie wydaje. Bong. A, mocniejszy, tak? Jesteś mocniejszy od Fledera. No to kurde, patrz, pum! No właśnie, byłeś mocny, ale tylko w gębie. I w mózgu, bo chyba masz go na wierzchu. Okej. Ale słodkie. I na kotach jeżdżą, to jest super. Ale co, wezmę tą kapliczkę i wezmę tą uprząż, to one mnie zaatakują. Misternie spleciona z liści tataraku uprząż, która pasuje na jakieś małe zwierzątko. Zdobyłem uprząż i mogę dobruchać skrzaty. Powinienem porozmawiać z guślarką, ale te mnie nie znienawidzą? Nie, mam to kompletnie w dupie. Okej, okay. No to żegnam. Nie wiem, to chyba było po skrzatowemu, ale nie jestem pewien. Zwykły Algul, już myślałem przez chwilę, że to jest ten cały Garkain, ale powiem szczerze, jak jest jeden, to... To mi jakoś nie robi problemu. Dobra, gleba. O, proszę bardzo, mam tutaj Gravera. Tam widzę... Tak, widzę tam te Alpy. To zarobiście. Polecimy może w Alpy, dziewczyny, co? Boom. Ale najpierw zginiesz, frajerze. Tam jest krąg pustej ziemi. A co jakby ta ziemia była pełna? Następna sala. To jest Quen? Czy mi się wydaje? Natężenie znaku Quen. A, proszę bardzo. A to poużywam troszeczkę Quena. Proszę bardzo. To jest chyba ten znak. Rzucimy go i zaraz rzucimy tych frajerów na kolana. Aha, lecą. Chodź, maleńka. Boom, rzuciłem to. I teraz się napierdzielamy. Dawaj. Zdjęło mi się to? Ale to było dosyć słabe. Ja chyba nie wiem, jak to działa do końca. Ale to mniejsze. Dawaj. Boom, backflip. Backflip, frontflip. I jeszcze taki jeden. Sekretny flip. No, ale nie jesteś godna, żeby to poznać. Ale rzucaj. Powinienem chyba przytrzymać, będzie lepiej. Jakby... To działa tylko wtedy, kiedy nie atakuje? Ale to jest głupie. Czemu ja w ogóle biję ją grupowym tym? Tak, jesteś kurczakiem, każdy to wie. Uwaga, rzucam takim mocniejszym. Huo! I wtedy jestem nietykalny? No weź. No. A, ale jaja. Pff, jesteś głupia, boom. Aba, to cię sklepię teraz. Nawet to fajne było, okej? Okay? Tak se stałem w tej tarczy i było super elegancko, ale czas zginąć. No dawaj, płoń. Co ty jesteś taka mocna, he? Nie za dobrze ci? W życiu? Po życiu? Boom! Oh yeah, jestem Karate Kid. Siwy mistrz, albo biały mistrz. Biały mistrz. Niby człowiek się spodziewał, ale jednak miał nadzieję, że się tak po prostu elegancko eksploruje, ale nie! Musiał jakiś frajer wyjść i mnie wystraszyć. Ciało.
O, gościu mam winogrono, ale ma też flaszkę. To mu wybaczę. O! A jest coś tutaj jeszcze? Oprócz tych przerażających stworów, których tak się boję, że normalnie ja pierdylę. Ła, dobra. Na piąchy to ja się nie chcę z tobą bić. Aha. No dobra, to robimy tak. O! Jeszcze jeden i jeszcze raz. Ram, pam, 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 teraz zginiesz tu. Wup, boom! I teraz ty, boom. A, następny przylaz i w tym samym miejscu zająłeś miejsce Tadeusza, nieładnie. Wup. To zaraz zajmiesz jego miejsce w śmierci. W śmierci, po śmierci, albo, nie wiem, u lekarza. Kurwa, co ja gadam. Lokacja, proszę bardzo, obadana, kapliczka z krzatów, krąg żywiołów. Tylko dziwne, że tak sobie wziąłem tą uprząż i wszystko jest elegancko. Wydawałoby się, że... Nie wiem, do się wychodzi. Że będę jakoś agresywni, czy coś? O, korzeń mandragory. Aha. Muszę użyć mandragory, żeby odegnać upiory i króla Gonu z krągu druickiego. To sobie to pozbieram, proszę bardzo. Ogólnie jak już jestem tutaj na tych polach, to bym zrobił tę misję dla tego druida. Ona nazywa się Polowanie na Gon. Muszę pokonać upiory nawiedzające krąg druidzki, aby utrzymać na dystans króla Gonu. Muszę umieścić zebraną mandragorę w zniczu, a następnie go zapalić. Także ruszamy, to pewnie trzeba zrobić w nocy, bo to upiory i w ogóle strasznie jest. Okej, okay, to zaczynamy. Tam widzę upiory. Wiwerna oczywiście musi tutaj być, bo czemu miałoby jej tutaj nie być? Czy ja oszalałem? Krąg, o okej, okay, to się może przydać nawet, na upiory. Albo na tę wivernę, co tam maleńka, jak tam, chcesz zatańczyć? No to zatańczmy, skoro tu się mi wpychasz między wódkę a zakońskę, no to czas, żebyś po prostu poznała konsekwencje tego czynu, okej? Okay? Nie podoba mi się to, jak mi ktoś przeszkadza w robocie. A ty mi bardzo mocno przeszkadzasz, więc czas, żebyś się nauczyła, żebyś tego więcej już nie robiła. Pam, 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 pam. Bo obawiam się, gdzie jest w ogóle ten cały... Dawaj, dawaj. O, i mandragora. Gdzie ona jest? A, tutaj jest. Bum. Okej, okay. I teraz mogę się już działać, tak? No dobra. Bo z tego co kojarzę, to lepiej nie zaczynać z dzikim gonem, okej? Okay? I najlepiej sobie tutaj walnąć... I cyk! Walnąć sobie tutaj ten korzeń mandragory. Co tam, frajerze? Mam rozwalić ogólnie 9. O Chryste. Dobra, oni... Mam przepokonać jeszcze kilka upiorów. Okej, okay. I co tam pisało? Mogę teraz zabić pozostałe upiory. Aha. Gdzie tutaj, w tym miejscu? A mam wrzucać w nieskończoność, tak? Aha, tak? O to chodzi? O to chodzi, no dobra. Co ty kurde mnie klepiesz? Co to jest, jakiś mecz? Co ty frajerze tutaj po prostu wyprawiasz? Dawaj, Geralt. Bo to jest niebezpieczne. Podpalaj ich, no i elegancko. No dawaj, dawaj, o. Dawaj. Ja ci kurde nadrę się. Dawaj. Haha. Zapaliłem, nie sprawiał mi kłopotów. Okej, okay, dobra. Podpalam dalej. Cyk. Boże, to jest dosyć, kurde, nieprzyjemne. Aj, podpala ich, tak jest, Geralt. No i ciacha ich. Dwa ciosy powinny wystarczyć, albo i nie. Chodź tutaj. Oła, nie mogę za bardzo używać znaków. Chodź tutaj. Jeszcze raz. Jeszcze jeden i potem dwa. Czy ja to w ogóle przeżyję? To jest dobre pytanie. I czemu on jest taki potężny? Umieraj. Teraz mogę zgłosić się do pustelnika. Już? Okej, okay, dobra, powiem szczerze, że myślałem, że będzie tego więcej i byłem nawet gotowy, żeby walczyć, a tu już koniec, okej? Okay. To była dosyć szybka misja. Chociaż dosyć mocno dostałem w pierdziel, ale... Trzymam się na nogach jeszcze, chociaż nie czuję już nóg. Dobra, pustelniku, misja wykonana. Z czym do mnie przychodzisz? Zadanie wykonane, Dziki Gon odszedł. Zadanie wykonane, Dziki Gon odszedł. Świetnie! Jestem ci niezwykle wdzięczny. Jaka nagroda cię interesuje? Wezmę księgę o wampirach, interesuje mnie domek na własność. Chciałbym dostać wianek z nieśmiertelników. Chciałbym dostać wianek z nieśmiertelników. Proszę, oto on. Postępuj z nim ostrożnie i użyj we właściwym momencie. Dziękuję. Weź jeszcze ten woreczek. Jest w nim poświęcona sól. Noszona przy ciele odstrasza upiory. Może ci się kiedyś przyda.
To upiory powinny bać się mnie, a nie nosił jakiś woreczek. Dobra, zanim pójdę do skrzatów, to chciałbym z nim pograć. Z czym do? W kości. Jedziemy, kolego, 80. Gościu ma kasę. Czuję to. Czuję to po prostu. O, zaraz kichnę. No, powiem szczerze, kości nawet. To oznacza, że ja jestem tutaj zwycię. Spokojnie. Ja rzuciłem te swoje kości, ale ty nie musisz rzucać lepszych. Uwaga, szósteczka albo piąteczka. No, trochę się grało w te kości, trochę się umie, trochę się było. Dawaj kasę. Następna runda. Tak się wygrywa. Tak się kurde wygrywa. Ale dobra, spokojnie. Trzy szóstki. Pobijesz to? Ale dobra, to był tylko żart, okej? Okay? Nie pobijaj niczego. Dwójeczka? Trójeczka. Rzucaj. Stary, nie masz szans. Szóstka? I szóstka! Gość jest zmiażdżony totalnie. No i co? No i przegrałeś. Boom! 520. Biorę to. 500 plus na nowy wóz. Przeklęte południce. O, żeby to był twój problem. Dobra, idziemy do tych skrzatów. Dobra, zdobyłem uprząż i mogę udobruchać skrzaty. Powinienem porozmawiać z guślarką. No, babo, mam to, co chciałaś. Czego chcecie? W sensie, ja jestem tylko jeden. Zdobyłem skarb skrzatów. To ci się chwali, synku. Weź teraz uprząż i zanieś do kapliczki naszych skrzatów. Stoi tuż przy moście taki malutki czerwony świątek. Przyjdź następnego dnia i zobacz, czy skrzaty przyjęły podarek. Po czym to poznam? Zostawią ci w zamian jakiś dar, coś cennego, symbolizującego przyjaźń lub szczęście. Zanieś to murarzowi. Jeśli będzie nosił ten symbol, skrzaty przestaną go niepokoić. Bywaj. Dokładnie, bywaj. Muszę założyć uprząż, złożyć uprząż w ofierze, jasne. Ja pierdzielę, jak to ładnie wygląda. Ta woda. Ho, ho, ho. Wiedźmin. Dzień dobry, skrzaty numer 2. Mam wam dać coś, tak? Tylko... O, uprząż na kota. Muszę zanieść czterolistną kończynę murarzowi? Już dostałem? Okej, okay. No dobra, no to idę mu zanieść. Dobra, murarzu, słuchaj, mam dla ciebie informacje. Bardzo ważne. Panie? Jaki panie? Mów mi ten, Geralt. Czemu uważasz, że skrzaty są winne twoich kłopotów? Dogadałem się ze skrzatami. To z nimi da się dogadać? Jestem pod wrażeniem. Dały mi tę czterolistną koniczynę. Jeśli będziesz ją nosił, nie będą cię niepokoiły. Jestem twoim dłużnikiem. Może teraz uda mi się skończyć most przed pierwszymi śniegami. Ale, twoja nagroda. Wezmę księgę o upiorach. Nie... Przyda mi się pomocnik w postaci twojego syna. Co? Przecież to jest jakiś łazęgarz. Potrzebuję pieniędzy. Zawsze i wszędzie. Chociaż towarzystwo tego syna. Ale jakby cię potem się blokował gdzieś w przejściu. Nie, potrzebuję pieniędzy. No, oczywiście. Oto 400 orenów. Dziękuję. Dobrze, że taki wieśniak jak ty ma tyle pieniędzy. Jej, wykonana misja. Została mi jeszcze jedna misja poboczna i wydaje mi się, że to będzie tyle. A mianowicie chodzi o to, żeby zanieść głowę temu całemu sołtysowi, głowę tego wielgachnego cmentara, ale to zrobimy w następnym odcinku, a później, wiadomo, w następnym, jako że zostanie mi tylko i wyłącznie robienie misji głównych, no to będziemy cisnąć dalej z misjami. I tyle. Także dzięki, do następnego. No i siema.